Солнце на лице. Свежий воздух в легких. Трава под ногами. Я слышала о таком. Но жила в мире без них. В подземном мире. Я не помню жизнь до войны. Ведь я была ребенком. Можно ли все возродить? Я живу надеждой. Но будущее — это все, чего я боюсь. Witajcie, z tej strony Matus. Oto jest przed wami trzeci part z DLC. Dwaj pułkownicy, tu Colonels albo dwa pułkownika. No i będziemy teraz przeżywać właśnie ostatnie kilkadziesiąt minut naszego pułkownika Chlebnikowa, którym sterujemy od dwóch odcinków już. Jesteśmy wieś, że ktoś atakuje, musimy teraz ten atak odeprzeć. Прости, Слав. Я знаю, тебе деваться было некуда. И если бы я тогда не сказал ничего, они бы не поверили, что всё нашли. Кто старый помянет? Ни у меня, ни у тебя выбора не было, Петрович. Тебе тоже удачи. Увидимся на поезде. Спасибо. I ten ogółem kostium z lewej to prawdopodobnie to jest taki easter egg do właśnie stroju Anny, który był w Last Light, jak pamiętacie. Zdrowia żywaj, towarzysz pułkownik. I mam naszego kałacha, niestety zbytnio nie jest zaawansowanie zbudowany. Towarzysz pułkownik. Bo mi się wydaje, że na pozycję. Jest. Przybliżeniem większym miałbym szanse bardziej optymalne. Ale z kolimatorem też sobie jakoś chyba poradzimy. Zważywszy, że praktycznie ja w metrze nie umiem strzelać za bardzo do ruchomych celów. Tak oddalonych ode mnie przynajmniej. Ale spróbujemy coś zrobić. Coś tam niby trafiłem. Tabaris sierżant, ja dzierżu. Przynajmniej tymczasowo się trzymam. Bo znowu niedługo nam rakieta rąbnie. Ale nie uprzedzajmy faktów, jeszcze sobie powalczymy trochę. Czyli dostaliśmy ważną misję teraz. Ale to jest o tyle misja samobójcza, że musimy to ręcznie wysadzić. Prawdopodobnie. I zamiast ktoś mniej ważny, żeby tam pobiegł, to musimy iść my. Więc jakbyśmy zginęli, to czyja wina jest? Ale to jest właśnie bardziej ambitniejszy plan. Ale o tym się dowiemy też później. Dlaczego nas właśnie wybrali? To jest właśnie zagwozdka, jedna z kilku w tym dodatku, co nas będzie oczekiwać dopiero przy końcu. Ja chyba muszę do tego pociągu wejść, bo tu chyba nic się nie dzieje. Lejtenant, ja teraz wzrów maszynki, a wy przykrojcie. Jest! Tylko, że nasi mają latarki, a ja latarki nie posiadam, to jest smutne.
Przynajmniej nie umiem jej włączyć. Poklikam wszystkie klawisze tak losowo i mi się nic nie uruchamia. Trochę mnie ścina, ale to jest wina GeForce'a niestety. Ta cholerna awaria akurat wtedy, jak chcę sobie nagrać datek, no. Sprawdzam ogólnie optymalizację praktycznie. Bez tego chodzi w miarę przyjemnie. Tylko ten ścinki to jest wina ich serwerów, a nie moja niestety. Aha, highlight wyświetlił jakąś akcję, którą zrobiłem. Dobra, musimy tam jakoś podejść. Tak, osłaniamy, jak ja bym zginął, gdybym nie zabił. Ale jak akurat miałem opcję tam kiedyś z mutantami, jak mnie obchodziły, to nic nie było skrynowanego. A jak zabijam, to jest. Algorytm tego czegoś jest dla mnie niepojęty. W sensie highlightów tych, co skryny mi robi czasami. I trochę nam się oddział uszczuplił w tym miejscu. Bo praktycznie buntownicy trochę zginęli, tak? Racja. Ale nasi chyba też ucierpili w tym wybuchu. Ja powiem tak, to robi wrażenie. Nawet większe niż tej rudery, co była w grze zwykłej. Sztab! Chlebnikow na связи! Слушает. Один заряд не сработал. Черт. Отходите на Сибирскую и держитесь там. Больше надеяться не на кого. Есть держаться. Конец связи. Товарищ полковник, они взорвали ворота. Рут с поверхности. Tu jest ta słynna ostatnia walka właśnie poniekąd władzy z buntownikami. Tylko że ja za bardzo nic nie widzę konkretnie. Tylko widzę jakieś światła i staram się w nie jakoś trafić.
Jeszcze apteczkę wziąłem, jak kastanka się włączyła, jestem pieniądzem. Właśnie apteczkę zmarnowałem, jedną. Ale tak miało być, więc niestety. Ostatnia bitwa, wiemy jak się skończyła, jak graliście postawkę. Dzierżę się tut! Do последнего! Подкреплений не будет! Или мы их, или они нас! Ale my jeszcze nie giniemy, jeszcze nie. Bo nasze przeznaczenie sięga dalej niż w tym miejscu. Nasza misja ciągnie się jeszcze trochę dalej. Ja w ogóle nie muszę mówić, co się właśnie stanęło teraz. Więc praktycznie rzecz ujmując, jest pokaz wyższości władzy nad społeczeństwem. Władza musi być ważniejsza, a jak nie, no to wiadomo. Katyński pod tego potyliczny i koniec. Операция закончена. Исполнители устранены. Готов к эвакуации. Ах ты, сволочь! Что значит уехал? Без меня? Что происходит? Обеспечение эвакуации! Эвакуация? Бойцы, гражданские! Ты же их всех убил! Кого теперь эвакуировать? Слав, зеленке осталось только на командование, понимаешь? Остальные обречены. Агас, просто чтобы быстрее, и понимаешь? Ты знал, знал с самого начала, знал и молчал, сука! А у меня что, был выбор? Да и какая теперь разница, они уехали. Вот только меня они бросили зря. Петров! Петров! Они уехали, без нас! Серегу мне дай, быстро! Как? Погиб? Серега, сынок. Значит так, Петров, в большом сейфе РПГ. Бери и бегом на старую развилку, там перехватишь, понял? Выполнять! Ну и что теперь? Что хочешь? А я все сделал. Прощай, Слава. Слава.
Папа? Папа? Дядя Толя? Он что, себя убил? Почему? Не смотри туда. Прости, что я приказ нарушил. На станции стреляли. Много. Потом затихло. А тебя все нет. Я боялся, что случилось что-то. Пошел тебя искать. Слушай, я тебе утром рассказывал. Кому можно знать правду, а кому нет. Забудь. Не нам такое решать. Если тебя обманывают, то точно не ради твоего блага. Вот поэтому он и умер. Понимаю, папа. Молодец. А теперь идем домой. Кирилл, это Мельник. Я у входа в бункер. Понял вас, полковник. Там связи не будет, так что будьте осторожны. Спасибо, Кирилл. Конец связи. Сосна, Яльха, ответьте, прием. Рядовой, я захожу в бункер. Пока я там, связи не будет. Сколько пробуду внутри, не знаю. Когда следующий сеанс? Полдень, товарищ полковник. Аккумуляторы? Держу заряженным. Дверь? Запер. Печенку съем. Слизь сжигаю. На грязной станции не хожу. Пап, ты мне натурально шпаргалку оставил. Если нет, сейчас читаю. Читай, читай. Повторение, мать учения. Все, сосна. Конец связи. Понял вас, СХ. Сосна, ответьте, прием. Сосна на связи, прием. Я очень люблю тебя, сын. А я тебя, пап. И печенку чтоб ел. Обязательно, понял? Конец связи. Еще так климатична музыка, как входим в этого бункера. Трохи подобный утвор, как был в концовке подставки, из того, что я ориентую. Tam też taka była epicka muzyka, jak praktycznie jechaliśmy ku naszemu przeznaczeniu. I właśnie nasze przeznaczenie chyba się dopełni niedługo, skoro ta muzyka się pojawiła. To jak do tego bunkra już wejdziemy, to już z niego raczej nie wyjdziemy. Dobra, to teraz poczekamy, czy się to rozwali, czy się nie rozwali. Chyba jednak nie. Ale ogólnie wiemy, co to jest za dobro metra. To chyba dobro władzy metra, z dokładnością. Tylko wiadomo, no nie każdy, kto rządzi, jest zły. W tym przypadku, no, się okazuje, że nawet wojskowi mogą być, no, normalni. Bo jakbyśmy byli w miarę tacy chętni władzy, to byśmy praktycznie nie robili problemów, byśmy praktycznie z tym naszym znajomym generałem byśmy sobie uciekli i byśmy sobie jakoś żyli, co nie?
No właśnie, a tutaj wynika, że jednak nie bardzo. Że mamy honor. Że wolimy zginąć z prawdą niż żyć tak w kłamstwie. I to się nawet w naszym takim obecnym świecie sprawdza. Choć lepiej, żeby tego nie stosować zbyt często, bo czasami można jakoś, nie wiem, problem rozwiązać, taki mieć półśrodek. Jakby było inaczej, też będą tutaj mutanty, bo dawno ich nie było. I nawet nam strzałki pokazują, gdzie mamy iść, więc trochę ułatwienie jest nam dane na tasy. No bo zobaczcie, wszędzie są prawie strzałki, co nie mamy iść tędy, pokazują. Znaczy wiem, że to pewnie nie chodziło, że twórcy nam dali taki pomysł, tylko że to być może pracownicy tego obiektu tam zaznaczyli. Ale dla mnie to jest po prostu takie ułatwienie, żeby grać wiedział, gdzie ma iść. No tutaj chyba czeka nas walka z mutantami. Więc lepiej sobie zasejwować, gdyby coś się nam stało. Trzeba pamiętać, żeby śledzić poziom naszego paliwa. Bo muszę wam znowu powiedzieć, że ono się nawet marnuje, bo dajże jak my używamy jako latarki. Czyli nawet jak nie strzelamy z tego, to paliwo nam leci. Więc warto sobie to na uwagę wziąć i nie marnować go za bardzo. Bo jest trochę tych stołów montażowych, ale dużo ich nie ma w tej grze. No i teraz czekamy, bo musimy ich, powiedzmy, pokonać do pewnego momentu. Bo się muszą te drzwi z lewej strony nam otworzyć, więc trzeba poczekać, aż przyjdą. I tu jest reguła, że strzelamy ogniem, jak oni są blisko nas. Nie atakujemy z daleka, tylko jak tu podejdą. I to jest taka właśnie taktyka na te mutanty. Wystarczy tak, że podejdą minimalnie blisko i strzelamy. Tylko jest właśnie gorzej, jak nam się na przykład zechce przeładować, bo nam się skończy na tym paliwo, czy akurat nam się to zatnie, trzeba będzie to dziwnie przełożyć kilka razy. To wtedy niestety no możemy zginąć. Ja mam nadzieję, że nie zginę. Bo w tamtym meczu ginąłem kilka razy, więc wtedy robiłem cięcia. A w tym dodatku chciałbym tak pokazać wam całość tego rozszerzenia, żeby za bardzo nie umierać. Chcę pokazać, że jednak się da. Mimo, że gram na takim poziomie standardowym, to bardzo niezawyżonym. Ale tylko właśnie po to, żeby wam pokazać taką historię, żeby nie zejść na zawał, tylko po prostu, żeby wam pokazać z mojej perspektywy, jak się to przychodzi, jak mam odczucia, co o tym sądzę. I czemu akurat musiałem na GeForce Now też to odgrywać. Gdyby nie to, to byśmy się pewnie nie dowiedzieli, czemu akurat tak zrobimy, ale inaczej. Czemu właśnie z Resetami, czemu GeForce Now, czemu właśnie Highlight jest włączony. Pomimo, że aktywność na kanale nieco taka jest, no, bliska zeru, taka trochę stalkerowska, jak mogę to wam ująć,
No to jak się nagrywa bardziej ze chcenia, po części z pasji, tak liczba osób chodzi na dalszy plan. Jak ktoś chce, tam to wejdzie. Jak nie, to trudno, ja tam nikogo nigdy nie zmuszałem. I tak z góry, no dla mnie sub za sub to jest takie, wiecie, no... krzywo przysięstwo, bo i tak nie ma gwarancji, że ktoś, jak mu da suba, to potem wróci. On po prostu chce mieć potwierdzenie, że dałeś mu suba, ale niekoniecznie on chce nam się oddzielić. Ja po prostu chce być taki lekko wyfejmowany. Tak więc kiedyś uznawałem sub za sub, nawet mimowolnie go propagowałem, żeby tak robić. Ale potem stwierdziłem, że jak mam mieć właśnie takowe martwe suby, jak mam, no to wolę na przykład do tym 2000 jakby osobnikom, subskrybentom, to żeby ewentualnie mogli mnie unsubować, jak mnie na przykład w ogóle nie oglądają, bo to nie będzie mieć sensu. A wtedy na przykład zrobić miejsce dla tych, którzy by oglądać mnie chcieli. No w innych grach na przykład, bo mam w planach no inne projekty. Ale żeby coś o nich wiedzieć, to wystarczy albo wejść na fanpage'a, albo mnie na Facebooku spytać. Czy też tak biorąc chwilę i moment na mój serwer Minecraft'cie wpaść, tam też czasem bywam. Więc da się mnie złapać, no nawet na tym Discordzie, który jest na moim fejsie podany. Praktycznie jak jestem na kompie, to mam na Discordzie wszystko włączone, więc jestem do dyspozycji, aby ktoś chciał. I już koniec z ogółem mówienia o kanale ogólnikowym, bo nie chcę wam brzydzić gameplayu, bo mimo on jest tak już klaustrofobiczny, to jeszcze moje gadanie to chyba was zbiło z tropu. Ale staram się jakoś wam tak zająć czas, żeby nie było, że nic się nie mówi, że się ciągle strzela, jest rozmowa, nic się wtedy nie mówi. Więc staram się ogólnie wam dostarczać to, czego nie dostarczałem kiedyś. Bo kiedyś praktycznie nic nie mówiłem. A w tym roku staram się mobilizować i się bardziej na was otworzyć. Czy to docenicie, jak się to potoczy, no czas to pokaże. I w 2020 mnie to po prostu skonfrontuje, jak mam postrzegać dalej mój content. Необходим перезапуск системы.
закупку выполнена на 40%. Подготовка к перезапуску выполнена на 60%. Перезапуск системы. I tu nas czeka walka z drugim bossem. Czy nie tyle walka, to może pojedynek. I taki mały tip numer 3 dla was ode mnie. Po prostu palcie wszystko, co jest przed wami. Może nas uratował ten nasz gorl, ale niestety on przyjazny nie jest. Po prostu musimy w niego napierdzielać chyba 2 albo 3 razy i wtedy coś się powinno stać. Tylko przez parę właśnie nic nie widzę. Co ważne, on jest ślepy, ale on słyszy. Jeszcze te małe mi napierdzielają. Mam być szczery, te małe są gorsze niż ten duży. Jeszcze ta muzyka w tle. Idealnie pasuje. I po tych kropkach już sądzimy, że wpadliśmy do miejsca, gdzie jest promieniowanie większe. Всему персоналу немедленно покинуть комплекс. Tylko pytanie, czy ja mam ten karabin, czy on już przepadł? Chyba przepadł. Jest trochę szkoda ogólnie. To już końcówka gry, więc się nie spodziewajcie, że to będzie już sporo walki, bo tu już była walka z wężem i była walka z tym gorylem. Co nie znaczy, że on był sam. Jak pamiętacie, w podstawce były chyba 3 goryle, które z nami chodziły. Tylko nie mylmy miejsc, bo to są inne miejsca. Bo my byliśmy chyba w instytucie, a tutaj to jest chyba... ten kompleks. Tak zwany chyba zaopatrzeniowy. I jak widać, to jest z mapami.
Czyli po prostu kompleks badawczy, tak ogólnikowo. I ten schemat z mapami akurat też już znamy. Tylko wtedy mieliśmy, powiedzmy, z innego źródła. I właśnie dzięki temu się dowiedzieliśmy w podstawce, że musimy na Bajkał się udać. Bo to były właśnie mapki, z tego co mi się wydaje, z promieniowaniem, gdzie właśnie najwyższej i najmniejszej. Więc faktycznie już przeznaczenie nasze poznaliśmy, czy tej naszej postaci. Teraz nieuchronnie musimy doprowadzić się do końca. Stopaj. Choć my się bardziej zżyłem z nim, z Artiomem, ale... Szkoda będzie. Trudno, taka jest fabuła. I tak się spodziewałem po części, że on tego by nie dał rady przeżyć. Zważywszy, skoro rok chyba jak wyruszył i nie wrócił, to chyba znaczy, że coś się mogło stać. Kirill. Bo skoro w naszej historii jest mówione, że on wróci, to on miał wrócić. Tylko coś się wydarzyło. Я иду, Кирилл. Сейчас. Немного отдохну и пойду. А просто устал.
Вот ты где, брат. Нашел карты и отдохнуть присел. Понимаю. Мне и самому отдышаться нужно. Так железки эти натирают. Главное, не засидеться тут с тобой. Меня сын твой прислал. Сказал, где искать. Он молодец. Боец. Хороший. Постарался он. Дети. Все ради них. Я вот ради дочки тут. Умница, красавица, сильная, добрая. Не передать, как горжусь и как люблю, а высказать не могу, не умею. Пытаюсь быть отцом, а из меня командир лезет, будто показав любовь, слабость свою обнажишь. Не только перед ней, тот же муж ее. Он ведь мне даже нравился сначала. Но как же бесит, что ему правду знать надо. Его дома лучшая на свете женщина ждет, а он головой не за грош рискует. Нормальные люди хотят, чтоб в похлебке грибов побольше, дома тепло, да дети здоровы, а ему правду подавай. Позволь, я на карты взгляну. Ох, я на него и злился. А потом посмотрел на мир и по-другому на жизнь свою прошлую взглянул. Особенно, когда твою историю узнал. Прямо себя увидел, прошлого. Мы ведь оба служили большой лжи, потому что убедили себя, что так надо. И если бы не зять мой, то и закончил бы я, как ты. Зато теперь в кои-то веки в моей жизни есть смысл, потому что я могу, наконец, взглянуть правде в глаза. Думаю, ты меня понимаешь. И спасибо тебе за карты. Не думай, что все было зря. Ты всех нас спас. А Кирилл, я передам ему часы и прослежу, чтобы он выбрался из этой дыры. Обещаю. Ну, мне пора. Прощай, полковник Хлебников. Спи спокойно. Ну и the end. Chyba nawet mi szybciej niż 3 godziny zajęło, żeby to przejść. Держись. No, skończyliśmy. Держись. Dodatek. Synok. Po 3 odcinkach, tak jak zakładałem, że skończę. Muszę tu przewinąć, żeby prawa autorskie mi za ending nie weszły. Tak więc, jak mam ocenić dodatek? No mimo, że kilka modeli postaci się powtarzało, na pewno byliście świadkami. Na przykład były tam minimalne błędy, bym powiedział, że logicznościowe, albo tych takich niewidzianych ścian niby nie powinno ich być. Ale więcej było dobrych rzeczy niż złych, no, na przykład właśnie, że był głos głównej postaci, że mogliśmy poczuć więź ojca z synem, chociaż przez te 3 odcinki. Praktycznie uzupełniliśmy historię, której nam było brak w wersji podstawowej. I mimo, że nie graliśmy młynarzem, to jednak fajnie, że historia właśnie została dopowiedziana, że jakoś to się ładnie połączyło. Że widzieliśmy właśnie ostatnie miesiące na tej stacji w Nowosybirsku, jak to właśnie wszystko wyglądało. I dzięki temu dodatkowo się dowiedzieliśmy, że ojciec Kiryła nie był taki zły, bo ja zakładałem postawcze po prostu to jakiś typowy wojskowy, który tylko rozkaże, że wiecie, no ma w poważaniu resztę. A się właśnie okazuje, że się fajnie rozczarowałem pozytywnie, że on był dobry. I szkoda, że umarł, no ale tak widocznie musiało już być. To pozostaje mi się z wami teraz pożegnać. Widzimy się w drugim DLC, które będzie już w 20 roku, tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i polecam wam to DLC ogarnąć, bo jest dobre. Mimo, że na tylko tak 2-3 godziny.
ale jak najbardziej wam polecam, żeby na własnej skórze przeżyć, jak to wszystko wyglądało i no, poczuć się jak prawdziwy wojskowy, który dla syna zrobi wszystko, nawet się skurwi. I tym optymistycznym zdaniem będę kończył. Na razie, cześć.